Witam serdecznie, Okoloko z tej strony. Dzisiaj komentujemy grę z graczy z rangą zdobywcy. Mamy tutaj całkiem ciekawy matchup. Jest to Zakon Smoka, Order of the Dragon przeciwko Chińczykom. Już mamy bardzo ciekawe rozpoczęcie ze strony gracza czerwonego. Niestety nie będę w stanie wypowiedzieć jego imienia. Rozpoczyna z barakami w pierwszej erze. I scout już wybiera się w stronę gracza pomarańczowego, który gra Chinami, żeby znaleźć miejsce, gdzie ten prawdopodobnie spearman, włócznik, pozłacany włócznik, będzie mógł zadać jakieś obrażenia. Okej, scout czerwonego gracza krąży dookoła bazy gracza pomarańczowego, szuka tych punktów do ataku. Widzimy już tutaj, że gracz pomarańczowy buduje wioskę, gdzie będzie mógł skryć swoich chłopów. No i zaraz będzie też kopalnia obok tego. Jak wygląda sytuacja z owcami? Na razie 3 owce tutaj, to jest ciekawe. I Spearman podchodzi tu jak najszybciej. A zobaczmy teraz na gracza pomarańczowego. Widzimy, zbiera owce, też nie za wiele owiec. Całe 2. I tutaj zobaczył, gdzie jest mining camp. No i ten Spearman tutaj idzie. Będzie próbował się... próbował zadać wczesne obrażenia dla gracza pomarańczowego. Co tu się dalej dzieje? Widzimy, zbieramy jedzenie i drewno, czyli prawdopodobnie będziemy mieli więcej produkcji, albo tylko na mining camp. No, jest nasz włócznik. I pierwsze obrażenie jest zadane. Tutaj jest sytuacja taka, że nawet jeśli gracz czerwony odetnie gracza pomarańczowego od złota, to dalej Chińczycy mają możliwość generowania złota za pomocą taksów, czyli podatków. Widzimy, zaczyna tutaj rzucać pochodnie na wioskę, aby ją spalić. Widzimy, o, tutaj ciekawa sytuacja. Gracz pomarańczowy wysłał villagersów, żeby wybudowali outpost, żeby zabezpieczyć to miejsce. Zobaczymy, czy będzie obrażenia. Widzimy, cofa jednego villagersa. Widzimy ładne micro tutaj, żeby wybudować to, jeżeli się da. O, niestety się nie udało. Cofamy, czyli bardzo dobra sytuacja. Chociaż tutaj mamy wielu bezczynnych villagersów i Spearman nie żyje. Podszedł za blisko do Town Center. Czyli wybudujemy spokojnie wieżę i będziemy mogli przejść do kolejnej ery dla gracza pomarańczowego. Jak sytuacja wygląda ze strony czerwonej, czyli Order of the Dragon, Zakon Smoka. Widzimy, już postawił pierwszych chłopów na zbieranie złota, czyli też będziemy zaraz przechodzić do kolejnej ery. Już uzbierane jedzenie jest, bardzo ładnie. Jak sytuacja dla gracza, który gra Chinami? No, musiał zainwestować w zebranie drewna na wieżę. Tutaj jest całkiem sporo budynków postawionych. I widzimy, 3 villagersów gracza czerwonego buduje landmark. Pałac Minework, czyli upgrade'y, tańsze upgrade'y, szybciej chyba też przychodzą. I specjalne upgrade'y, które są bardzo, bardzo ważne dla Zakonu Smoka. Tutaj widzimy młyn na jagodach. No, ciekawa zagrywka. Ja bym poszedł bardziej na jelenie, ale niestety, a może na szczęście, to nie jest moja liga. Ja jestem tylko graczem z platyny. tutaj są bardzo poważni gracze. Ranga zdobywcy nie jest łatwa do osiągnięcia. Zobaczmy, co się dalej dzieje. Widzimy, scout robi teraz pełen obrót, żeby znaleźć, ile owiec się da dla gracza czerwonego, czyli dla tego smoka. I to samo robi gracz pomarańczowy. Zbieramy owce, zobaczymy, ile nam się uda tego wyciągnąć. Mamy pierwszy landmark dla gracza pomarańczowego. Jest Akademia Cesarska, pozwala nam to wyprodukować urzędników cesarskich, a dodatkowo podwaja ilość
taksu generowanego w budynkach, czyli za każdym razem jak mieszkaniec odstawi surowce do budynku, no to zamiast jednego punktu tutaj odstawić dostanie dwa punkty. O, Mindwork idzie tutaj bardzo. Czyli idziemy po zasoby na mapie, to jest bardzo ważne. Nie używamy naszych zasobów, czyli drewna, które musimy sami wydobyć, tylko idziemy po to, co jest na mapie dostępne za darmo. Żeby przyspieszyć swoje możliwości. I mamy też barbakan stawiany gdzieś, też widzimy, jest postawiony przy jeleniach. Kamień i złoto, czyli chcę zabezpieczyć tą lokację. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z poszczególnego wzroku. Widzimy tutaj, gracz wraca, nie widzi więcej. Nie widzi za wiele. Ojejku, strasznie głośno. I tutaj mamy, tak, to jest bor, czyli dzik. Najszybszy przychód jedzenia, który możemy uzyskać na mapie lądowej, czyli bez wody. Okej, czyli mamy kolejnego carskiego urzędnika, który będzie zbierał taksy dookoła. I gracz pomarańczowy idzie po kamień, czyli możemy widzieć kolejne town center, co bardzo ciekawe zagrywka, zwłaszcza, że nie dość, że Zakon Smoka produkuje swoich mieszkańców troszkę wolniej, 24 sekundy w porównaniu do 20 sekund, ale w tym momencie jeszcze z Song Dynasty jest to obniżone do 15 sekund, czyli jeżeli postawi kolejny town center, to przewaga ekonomiczna będzie niesamowita. Okej, mamy pierwszą agresję ze strony gracza czerwonego. Wczesny, zbrojny, pozłacany. Oj, są bardzo silni. 14 obrażeń za jeden atak i bardzo duża pula życia. 230 punktów. Jest bardzo silna jednostka do wczesnego harasu. Widzimy, zmusił gracza pomarańczowego do przeniesienia swojego składu drewna na bardziej bezpieczny. I zbiera. Gracz pomarańczowy dalej zbiera na to Town Center. Nie produkuje? Jest pierwsze jednostki. Chugunu, czyli jednostki szybkostrzelne. Taka jednostka wystrzeliwuje 3 bolty za jednym zamachem, zadając 3, o, 4 obrażenia. Czyli za każdy bolt to jest jeden obrażenia po odjęciu zbroi. Czyli 3 obrażenia w sumie. Zobaczmy, jak dalej sytuacja wygląda, jak daleko jest nasz gracz pomarańczowy od kolejnego Town Center. No i jeszcze chwilę mu zejdzie. Jeszcze chwilę mu zejdzie. Muszę trochę ściszyć, bo jest za głośno w moich słuchawkach. Tutaj widzimy, zbieramy 1000 jedzenia na minutę. To jest siła dzika. Siła zbierania na dziku. To jest. Tutaj widzimy też źródło jedzenia dla gracza pomarańczowego. I widzimy, te jednostki Chugunu przegoniły tego jednego zbrojnego, dały możliwość dalszego rozwoju dla naszego gracza pomarańczowego. I ta jednostka chyba zginie niedługo. Zobaczmy teraz z punktu widzenia, ile widzi, co widzi. Okej, mamy tutaj fast castle. No nie taki fast castle. Fast castle byłby przy 8 minucie. Przy 9 jest to troszkę opóźnione, ale ten atak był też, no, był kosztowny. Taka jednostka jest bardzo kosztowna. 200 jedzenia za takiego jednego i 40 złota, czyli podwójna liczba dla zwykłego zbrojnego. Okej, mamy erę zamkową dla gracza czerwonego. No i co tu się roz... Ale też widzimy, gracz pomarańczowy będzie chciał wykonać mały atak tutaj. Widzimy Jugunu i idą prosto do bazy gracza czerwonego. No ale tutaj będzie zaskoczenie. Nie udało mu się nawet zabić tej jednostki. No niestety.
Nie ma tu za wiele pozycji do ataku. Gracz pomarańczowy. Ale co jeszcze tutaj widzimy? Wielki mur. Chce oddzielić mapę i relikty będzie tutaj chciał zablokować. Jest relikt, żeby nie była możliwości zebrane. I horsemeni. Pozłacani jeźdźcy. 4. W sumie armora. No, zginął ten horseman, ale został też. Zwolnił ten atak. Widzimy scout tutaj. Idzie kolejny prelat zebrać relikty. Na pewno powinno mu się udać, jeżeli żadne jednostki tu nie zostaną wysłane. No i widzimy dalej. Gracz czerwony zbiera jedzenie z mapy. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby nie iść za wcześnie w farmy. Bo opóźnia to nasze możliwości atakowania. O, walka. Widzimy, czy uda się coś mu zrobić. Nic niestety z tym atakiem nie wykonał. Widzimy, villagersi dalej pracują. Dalej zbierają jedzenie tutaj. Będzie chciał zrobić okrążenie. Jaka będzie odpowiedź na to naszego gracza czerwonego? O nie, stanął. Ciekawe. Czekujemy, widzimy, zbiera jednostki tutaj i widzimy, prelat pracuje nad tym, żeby te jednostki powróciły do pełnego zdrowia. Jest to bardzo opłacalne. Okej, okay, outpost. Outpost z przodu, żeby widzieć, co się dzieje. Czyli mamy Jugunu, Spearman na zbrojnych i jeźdźców. Dalej jedzenie, zobaczmy na surowce, widzicie? Ten dzik się skończył i jaki spadek z wydobyciem jedzenia. No to jedzenie za niedługo zniknie. Podskoczy do 600, 700? No nawet 800. Ale to jest jeden zrzut i za chwilę znowu, czyli jednak poszedł po farmy, bo już ekonomia nie nadąża za tym. Musiał przenieść się na te farmy. Ale tutaj leczenie jednostek jest bardzo ważne i widzimy po raz kolejny. Jednostki stoją i nic nie robią. O, bardzo ciekawe. Okej, mamy pierwszy taran postawiony, czy Jugunu, Spearman, czy łamie order zakon smoka? Okej, widzimy tutaj buduje obronę nasz czerwony gracz. A co w tym czasie robi gracz pomarańczowy? Czy zdąży budować to town center? O, nie widzę nigdzie go. Nie ma tego town center. To te 200 kamienia zostało niewykorzystane, czyli całe to zbieranie poszło na marne. Okej, jest tutaj ulepszenie na strażnicy. Jest to bardzo dobre ulepszenie, ponieważ zadaje 25-26 w tym momencie obrażeń. I tutaj mamy upgrade do jedzenia, który zostanie stracony najprawdopodobniej kilka sekund. I nie uzyskał tego upgrade'u. Okej, to jest zawsze mamy rana. Małe wololo, żeby tutaj... O! Jak wygląda sytuacja? Czy będzie w stanie odeprzeć go? Weźmy pod uwagę, że to są jednostki z ery trzeciej. Na pewno są... Z upgrade'ami z ery trzeciej, tak? A to zaskakujące. Tak, z ery trzeciej. Wszystkie są upgrade'owane przeciwko jednostkom z ery drugiej. O, ta wieża tutaj bardzo pomaga naszemu chińskiemu graczowi. Okej, uciekamy. Uciekają kusznicy. Teoretycznie wszystkie te jednostki tutaj kanterują tych kuszników. No, zobaczymy. Jest atak. Kontratak wychodzi od strony czerwonego gracza. I co nasz pomarańczowy gracz robi? Jest kolejny town center. Nie wiem, jak ja to... Przegapiłem, no ale jest. I teraz będzie przychodził do kolejnej ery. Widzimy 20 villagersów przewagi, ale musimy wziąć pod uwagę na to, że ci villagersi ze zakonu smoka są o wiele wydajniejsi.
I też widzimy przejście na farmy tutaj gracza pomarańczowego, czyli nie miał dostępu do jedzenia. Okej. O, tutaj bitwa dalej się rozgrzewa, ucieka tymi jednostkami, ale te jednostki zostają odpędzone bardzo szybko. Widzimy upgrade'y na wieżach, żeby nie zostały spalone. Tutaj widzimy gracz stara się czerwony spalić tą wieżę. No i będzie, i widzimy, to będzie starał się spalić wioskę, żeby zmniejszyć limit populacji gracza pomarańczowego, ale niestety nie wpłynie to w żaden sposób, bo to jest 150 mniej, 40 mniej, no to dalej zostanie mu 30 punktów miejsca. Widzimy krótka naprawa, żeby to trochę zmienić, i tutaj jest jednostka, która jest po prostu tak silna, że to jest nie do uwierzenia, ale tak samo droga. Pozłacany rycerz. 400 punktów jedzenia, ale widzimy, długo spędził tutaj pod obstrzałem z Town Center i musiał się wycofać. Tutaj pozostałości z ataku z jeźdźcami, przepraszam, zbrojnymi. Jeszcze dalej próbuje tutaj zadać obrażenia. I Landsknecht, pozłacany Landsknecht, jeden zamach może zrobić bardzo dużo obrażenia. Jest to jednostka, która zadaje obrażenia powierzchniowe. No ale niestety, a może i na szczęście dla gracza pomarańczowego, została zlikwidowana. Widzimy tutaj przenosi villagersów na drewno do strony. Prawdopodobnie chce kończyć przejście na farmy, aby dochód jedzenia był wystarczający do dalszej walki. Tutaj, o, bardzo ciekawa wieża. Ha. Niestety nie możemy zobaczyć, co jest w środku, ale widzimy, odgania, nie pozwala graczowi czerwonemu na zbieranie jedzenia. O, gra się uspokoiła teraz na ten moment. Przejrzyjmy ekonomię. 75 jednostek do 45, 75 jednostek ekonomicznych do 45 jednostek ekonomicznych. To bardzo duża różnica, ale możemy dodać do tego 20% do tego, no to będzie jakieś dodatkowe niecałe 10 jednostek ekonomicznych. Za to armia 32 do 7, czyli nasz czerwony gracz zbiera porządną siłę, żeby wykonać atak. Jest. Mamy dwóch pozłacanych rycerzy, sześciu jeźdźców, dwóch Landsknechtów i pozłacanego zbrojnego. Zobaczmy też na upgrade'y. Nie są wzięte. Ten upgrade bardzo zwiększa możliwości podchodzenia pod Town Center naszych jednostek. I okej, okay, czyli szuka tutaj kolejny atak pozłacanym rycerzem. Czyli będzie taktyka, żeby atakować, wycofa się i prawdopodobnie go będzie chciał uleczyć. Teraz z prelatami i jest. Wygląda na bardzo małą armię, ale jest to, można rzeczywiście podwoić ich liczbę, jeżeli chcesz to policzyć. Tutaj ta mała grupka zostanie po prostu zniszczona bez większych problemów i idziemy dalej. Militarna przewaga gracza czerwonego jest miażdżąca. I widzimy, gracz czerwony skupia się na zabijaniu jednostek swoją konnicą, a resztą puszuje na armię, żeby nic nie zostało. No nic nie zostało z tej armii. 5 do 42. Order of the Dragon pokazuje swoje zęby i siłę swoich jednostek. No tutaj panika na farmach. Tutaj widzę jeszcze dwóch rycerzy, jedzie dalej, szuka, widzę, sprawdza przy porze, żeby nie poszedł na jedzenie. I stara się zbudować kip,
Udało mu się, ale jaka będzie cena za to zapłacona? To jest pytanie. I lancznych. Zobaczcie, jak tutaj jeden zamach, ile obrażenia zadają. Po prostu te jednostki znikają. I nie ma możliwości. Poddał się gracz pomarańczowy. Piękna rozgrywka z wykonaniu naszego gracza czerwonego. No, zobaczmy też statystyki, jeżeli nam pozwoli. Ej, zobaczmy na oś czasu. Całkowita liczba jednostek. Widzimy tutaj bardzo duży boom ekonomiczny. Liczba mieszkańców wzrasta, wzrasta i w momencie ataku no, zostaje po prostu to wszystko obcięte. Landsknecht. Zobaczymy wojsko. Zabite jednostki 129, utracone 25 i można to pomnożyć na 50. Dalej wielka przewaga. Gospodarka, żywność 3000 więcej. O wiele mniej drewna i kamienia, ale za to złoto, czyli był bardzo nastawiony na żywność, złoto, jednostki i drewno wystarczające, żeby wystarczyło tylko na wsparcie produkcji jeźdźców i budynki, które posiadał, kilka farm. Bardzo fajna gra. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Okoloko, jeżeli wam się podobało, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcielibyście, żebym coś zmienił, albo coś wam się nie podobało, dajcie znać w komentarzach tak samo. Czekam na wszelkie uwagi, na wszystko, co może pomóc mi w dalszym działaniu. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia w grze.